Pan poseł Krzysztof Tuduj, proszę bardzo, koło Konfederacja. Zapraszam pana. Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałem zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa cyfrowego posłów, no i jaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Do tego tematu skłoniły mnie dwa incydenty bezpieczeństwa, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio. Pierwszy, no, o zgrozo, dotyczący wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych i ten włam, słynny włam na konta społecznościowe z różnymi ekscesami. A drugi to posłanka opozycji, która zostawiła swój iPod poselski niezabezpieczony razem z telefonem i udała się w pociągu, jak zakładam, nie wśród przyjaciół, tylko wśród obcych ludzi, do toalety. Te dwa przykłady świadczą o, no, delikatnie mówiąc, przeciętnej świadomości tego otoczenia cyfrowego. Nie można się dziwić, posłami są osoby, które się w różnych rzeczach specjalizują, są w różnym wieku. Nie każdy jest specjalistą w tej przestrzeni. No ale jednak powaga państwa, powaga Izby, powaga spraw, którymi się zajmują posłowie, no, wymaga tego, aby ten poziom bezpieczeństwa był zapewniony. Wydaje się, że powinna się tym zająć bądź Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bądź Służba Ochrony Państwa, może Kancelaria Sejmu, tym, czyli szkoleniem posłów, pokazaniem, jakie są zagrożenia, jakie są ryzyka. No niestety nie mamy do czynienia z taką sytuacją, żeby kogoś to na tyle mocno przejmowało, żeby o to zadbać. Natomiast tak jak to czasem bywa, z pomocą przychodzi prywatna firma, portal niebezpiecznik.pl, który w reakcji na te incydenty przygotował szkolenie dla posłów. Szkolenie, dodam, że darmowe, które udostępnia na swoich stronach, swoimi kanałami. Wystarczy, żeby poseł się zgłosił i otrzyma profesjonalne szkolenie. Ja się zgłosiłem, na drugi dzień otrzymałem rzeczywiście szereg fachowych informacji do tego, żeby samodzielnie je przerobić. Szanowni Państwo, no, zamykam ten wątek apelem i prośbą wręcz do szanownych pań i panów posłów, aby skorzystali z tej okazji i przeszkolili się na własną rękę. Jeżeli mamy poważnie myśleć o suwerenności cyfrowej naszego państwa, jeżeli mamy poważnie myśleć o bezpieczeństwie cyfrowym naszego państwa, to też powinniśmy być w tej materii i przykładem, i po prostu mieć wysoką świadomość. Także o to apeluję. Apeluję również tutaj, myślę, do ministra spraw wewnętrznych i administracji, żeby pomyślał nad tym, aby posłowie kolejnych kadencji nie musieli korzystać ze szkoleń oferowanych przy okazji czy reaktywnie na incydenty bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani posłanka Wanda Nowicka.